I tyle. Nie brałem żadnych kursów czesania małych dziewczynek. Creepy się robi. Cześć. 9 czerwca, odcinek numer 70. Jeszcze nigdy nie byliśmy tak blisko odcinka numer 100. No dlaczego? No bo czas płynie do przodu, a nie do tyłu. Dziś kolejna odsłona Q&A. I dziś są takie pytania, że ja nie wierzę. No ale dobra, zacznijmy od jakiegoś normalnego. Wiele osób pyta mnie, jaki mam komputer i dlaczego akurat taki. Otóż od 10 chyba dni mam MacBooka. I nie myślałem, że kiedykolwiek to nastąpi. I byłem wielkim przeciwnikiem tego, to może to jest drogie, a nie może być aż tak dużo lepsze, jak bardzo jest droższe niż inne kompy, prawda? Ale na przykład teraz nagrywam tego vloga iPhone'em, którego kupiłem sobie też po wielkich dylematach. Kupiłem sobie w lutym, się okazało, że to jest po prostu niebo, a ziemia, jeśli chodzi o jakość wykonania w stosunku do wszystkich telefonów, które miałem wcześniej. Mój poprzedni komputer w ciągu półtora roku zepsuł się z 12 razy. 4 razy był w serwisie, teraz jest właśnie 4 raz w serwisie i napisali mi, że jest tak zepsuty, że po prostu zwrócą mi kasę. Tam nie działa HDMI, nie działa karta dźwiękowa, głośniki, kamera, podświetlenie ekranu. No po prostu prawie nic nie działa. Padła po raz drugi kompletnie bateria, nie działa chłodzenie pasywne, więc mimo tego, że to był 13-calowy ultrabuczek, to wył straszliwie i był głośny i gorący. No masakra. No i musiałem kupić komputer inny i rozglądałem się za takimi Windowsowymi top modelami, takimi fajnymi odwracanymi, które są dotykowe jednocześnie, ale z drugiej strony 13-calowy komputer jako tablet, jeszcze z klawiaturą gdzieś włożoną pod spód, podotykałem tego w sklepie, no nie używałbym tego jako tabletu na pewno, bo jest za wielkie i za ciężkie. Poza tym okazało się, że mój MacBook Pro z 2015 roku z terabajtowym dyskiem, z 16 GB, no ale go znalazłem za 8,5 koła, więc to jest około tylko 1000 zł drożej niż te komputery alternatywne, które rozpatrywałem. Dodatkowo na Allegro są raty 0%, więc w sumie będę miał po prostu raty po 400 przez 20 miesięcy. Dla mnie nie aż taka kolosalna różnica w cenie, jak się spodziewałem. I bardzo chciałem spróbować. Na razie wrzuciłem sobie na niego Windowsa, tego MacOSa tylko raz widziałem, po prostu kliknąłem guzik install Windows i tyle, więc nie wiem jeszcze, jak to będzie działać, ale sprawdzę, jak tylko odbędzie się gala finałowa, daj się poznać i będę miał więcej czasu na to. A no i TD Records pyta, czy jest różnica odczuwalna przy używaniu MacBooka i czy warto jest przepłacać. No jeśli to by było przepłacanie, to z definicji byłoby nie warto, po prostu to kosztuje nieco więcej. A czy warto i czy różnica jest odczuwalna? No Windows działa wolniej niż na moim poprzednim ultrabooku, ale to nie oceniam tego, po prostu zobaczymy, jak się będzie sprawował ten system Macowy, Apple'owy. Jesteśmy już w robocie, ale jeszcze jedno pytanko zdążymy ogarnąć. Ono zaczęło pojawiać się wczoraj, bo siłą rzeczy wczoraj ogłosiłem to, co miałem ogłosić, czyli skąd można pobrać mojego e-booka, który nazywa się Skuteczna Promocja Online. 3, 2, 1. Skuteczna Promocja Online.pl. Zapraszam. No i po robocie, 11 godzina. Dziś jest też pytań dziwnych trochę. Leon na przykład pyta, jaki miałbym czas, ile sekund na 100 metrów. Nie do końca wiem, na 100 metrów czego i czas z czym. Jeśli chodzi o bieganie, to bym miał sekund dużo, bo nie biegam. A jeśli chodzi o na przykład o tym, no to pewnie sekund zero. Co nie? Tyle mogę powiedzieć. Już miałem jechać gdzieś uprawiać jakąś hipsteriadę w kawiarni, a tu nie mogę, bo o, ciężarówka zagradza i muszę stać i czekać. Łukasz pyta, jak udaje mi się czesać córeczkę do przedszkola? Czy jakiś warkoczek, czy jakiś koczek? O stary, nie wiem, no biorę te włosy w garść i wsadzam w gumkę, a wtedy ona krzyczy, tata boli! I tata, mama to robi lepiej! No i tyle. Nie brałem żadnych kursów czesania małych dziewczynek. Creepy się robi. Arkadiusz chce wiedzieć, jakie polecam. W sumie wiele osób mnie o to często pyta, jakie polecam materiały do nauki dla bardzo początkujących. No ja bardzo początkujący byłem naście lat temu, jak jeszcze nie każdy miał dostęp do internetu, więc tutaj niestety za bardzo nie pomogę, bo się w tym nie orientuję. No na pewno jest pasja informatyki i pan Mirosław Zalent, tam bym skierował swoje pierwsze kroki. Widziałem, że ktoś już to Arkadiuszowi poradził w komentarzu, a tak poza tym, no nie wiem. Z tego co wiem, to jest z tym ciężko. W sensie jest materiału bardzo dużo, ale często jest kiepskiej jakości. Ale trzeba po prostu próbować, szukać. Ja nie powiem konkretnego niczego poza pasją informatyki.
No i wracamy do domu. Na masę maili odpowiedziałem, zostało mi jeszcze 30. Więc parę godzin ładnych jeszcze mi to zajmie. W sumie za każdym razem jak odpowiadam na maila i wracam potem do inboxa, to widzę 5 kolejnych wiadomości, więc nie wiem kiedy się z tego ogarnę, ale spoko, w końcu się ogarnę. Idziemy teraz dokończyć nagrywanie już we własnym środowisku domowym. Nara. Marcin pyta, czy planuję sobie posiłki na drugi dzień. Planujesz sobie posiłki? Kuci, kuci? Ja sobie planuję śniadanie, zawsze idąc spać, wiem co zjem rano, ale o tym mówiłem w odcinku najważniejszy trik produktywności, czy jakoś tak. Więc tak, ranki chcę mieć zorganizowane, żeby o niczym nie musieć myśleć, tak naprawdę za bardzo, więc śniadanie tak. Dalej nie. I to jest często problem, bo zawsze jest w dzień z żoną, a co na obiad, nie wiemy! I to jest problem, ale nic z tym nie robimy i po prostu codziennie nie wiemy. Konrad zapytuje, czy miałem kiedyś przygodę z game devem, czy napisałem jakąś gierkę. Nie, moja jedyna przygoda z game devem to to, że grałem kiedyś w gry po milion godzin dziennie i że nagrałem podcast DevTalk z Przemkiem Czatrowskim, który pracował przy Wiedźminie. Bardzo fajny odcinek zresztą, bardzo polecam. Mam pomysł, jaką grę bym chciał napisać na iOS-a, tylko że to pewnie by zajęło mi tyle czasu, że i tak tego nie zrobię w dającej się przewidzieć przyszłości, czyli w najbliższym roku. A może i szkoda, bo to pewnie byłoby fajne. I Stiepks chce wiedzieć, w jakich technologiach jest najwięcej ofert pracy zdalnej. No cóż, ja nie szukam osób do pracy żadnej, a co dopiero zdalnej i w sumie nie wiem, więc co trzeba zrobić? No wejść w internety. Na przykład na portal Stack Overflow Careers. Da się tutaj zaznaczyć Located Anywhere, Remote i są wyniki. I co tutaj mamy? C-Sharp, Cold Fusion, nie wiadomo, frontend, data, coś tam, no. Trzeba wejść w portale i zobaczyć. W Polsce wydaje mi się, że w Rubim jest prościej niż na przykład w dotnecie czy Javie, no ale po prostu trzeba odpowiednio poszukać, no i zbudować swoją pozycję w taki sposób, żeby mieć jakiś brand, wtedy jest łatwiej w jakichkolwiek negocjacjach. A no i jeszcze po pierwsze radzę obejrzenie mojego, to był chyba 10. odcinka o pracy zdalnej dla junior dewelopera, bo to nie jest taki różowe jak się może wydawać. A po drugie warto wejść na nasz programistyczny Slack, gdzie jest ponad 3000 programistów, slack.devstyle.pl. Tam są osoby, które pracują zdalnie, może one lepiej, bardziej pomogą niż ja. I tak na koniec już na dziś pytanie, które pojawiło się wczoraj na dev panelu. Czy nie uważam, że posiadając w ręku fach, który płaci 15 koła miesięcznie, ciekawe ile osób zarabia te 15 koła, czy nie wstydzę się tego, czy nie uważam, że to jest słabe jeszcze wchodzenie na Patronite'a? Gdybym tak uważał, to bym tak nie zrobił. Tyle. Dziękuję za uwagę, dziękuję za pytania. Widzimy się w poniedziałek. Jeszcze na koniec. Na promocję online. Ale zamazałem ekran paluchami brudnymi. Bleh!